Felica. Zaczynamy kwalifikacje zamknięte do DreamHack Masters Fall. Ci, którzy dzisiaj awansują, no już będą na DreamHacku w zasadzie, tym takim już prawdziwym, powiedzmy. No już niby jakieś nagrody są, jakieś $150 i tak dalej, ale każdy chciałby jednak do tej fazy grupowej chociaż się dostać, że potem jak wejdą na Liquipedię czy jakieś inne strony z drabinkami, ale przeważnie wchodzi się na Liquipedię, żeby tam widnieć wśród graczy, przynajmniej w fazie grupowej. Czy będzie to ten zawodnik, Tymoteusz Makaran, czyli Art, powrócił niedawno z Korei, z tego co pisał Damrot u mnie na Discordzie, także już nie w Korei, a w Polsce znajduje się Art, drużyna Alpha X, a z drugiej strony, myślę, że znany wielu wam te polski Terran Ziggy, Szymon Filipek, pół człowiek, pół Reaper, jeszcze część Battlecruisera. No i polsko-polski pojedynek, to jeszcze nie jest pojedynek o wyjście do fazy grupowej, tylko przed nim jest to mecz, także mamy do dwóch wygranych, a kolejny mecz, mam nadzieję, że z Geraltem, któryś z tych zawodników stoczy w formacie Best of Five, czyli te pojedynki, które nie są pojedynkami kwalifikacyjnymi, są w krótszym formacie Best of 3, a kwalifikacyjne Best of 5. Dobrze, Protoss na Terrana, myślę, że bardzo zacne starcie, nie ukrywam, że patrzyłem trochę na historię tych zawodników i no, częściej wygrywa Art, tak to trzeba ująć, tak to trzeba powiedzieć. Szczerze mówiąc, w ogóle myślałem, że Ziggy będzie trochę aktywniej, agresywniej od razu od początku grał, bo spodziewałem się jakiegoś proxy, ale nie, on gra spokojnie, może właśnie miał nie najlepsze doświadczenia. Art wygrywał zdecydowaną większość pojedynków, no, przeglądając ostatnich 10 czy 15 nawet, a mieli ich troszeczkę. Także mam nadzieję, że Ziggy się też przygotował, bo chciałbym zobaczyć po prostu zacne starcie i żebyśmy coś tutaj fajnego poobserwowali. Ja myślałem, że wszystko mam przygotowane i niby tak było, ale tytuł, no, streama, taka podstawowa rzecz. A o tym akurat zapomniałem, a już byłem gotowy 10 minut przed, aż nie wiedziałem, co ze sobą zrobić przez moment, bo już wszystko przygotowane, już się nie mogłem doczekać, bo też wiedziałem, że gracze wystartują w miarę o tej 18:00. DreamHack Masters Fall Qualifier EU, może jeszcze dopiszę. Dobra, teraz wszystko się zgadza, dzięki za info. Tak jest, zaczynamy od meczu Art na Ziggy'ego i zobaczmy, kto będzie lepszy. No, ładny granat Ziggy'ego, trzeba przyznać. No, kontroler Reaperów to on ma naprawdę jedną z lepszych w Europie, bo bardzo dużo używa tych jednostek. O! I to mi się nawet podobało, ale czy adeptka przeżyje? O, nie, tu jeszcze flanka z dwóch marinów. No, a jednak to nie była najlepsza decyzja. Ale umówmy się, że adeptka jednak nie jest takim najważniejszym elementem na początku. O, proszę, Ziggy. Z taktyką, która ostatnio, no, była dość często grana przez wielu czołowych Terran świata, czyli 3 Rax. Na tej mapie też pamiętam, że często jej używał Klem, czy Bian też bardzo często. Q-rowi też się zdarzało, czyli no topka Terran. Chociaż Klem też ostatnio zaliczył pewien zjazd z formą. Patrzę jeszcze, co się dzieje na czacie. Witamy Matiklo, witamy Maras. Chcesz coś w końcu dzisiaj zrobić, a to Indy wjeżdża z DreamHackiem i znowu przerwa. O. No ale fajne mecze, przynajmniej mam nadzieję, że będą. Czy Coinbase jest sponsorem? No tak by wychodziło, tutaj się pojawiają jacyś sponsorzy, co prawda ja ich nie widzę, ale wy ich widzicie. No i tak, Coinbase to pewnie coś z kryptowalutami, ale nawet nie wiem do końca. Nie sprawdzałem akurat Coinbase'a. Ale tak, oni sponsorują ten turniej tego DreamHacka. Dużo tych Polaków. Nie, no, w ogóle sporo fajnych zawodników. Też miałem jakieś takie dziwne wrażenie, że rosyjskich graczy jest sporo. No ale zawsze Polska, Rosja, Francja, Niemcy to są te mocne kraje w Europie, jeżeli chodzi o StarCrafta. No, ale to z prawie każdego kraju jakiś niezły zawodnik jest. Z Danii mam wrażenie, jakby za bardzo nie było. O kurczę, Ziggy się wbija tym 3-raksem i to z pieśnią na ustach. Ale nie, jednak rezygnuje. Myślę, że kolejnego steampacka nie wrzuci, nie wbiegnie w Arta, bo to już by było chyba trochę przesadą. Na miejscu Ziggy'ego, szczerze mówiąc, bym raczej teraz przycisnął, ale generalnie uciekał. O, ale Ziggy będzie dociskać i to w baterię? Oj, to jest wielkie ryzyko tego zawodnika, ale próbuje namierzać stalkera po stalkerze. Super bateria bardzo utrudnia zadanie. O, i teraz namierza baterię, no niby fajnie, ale nie padło tak dużo jednostek Arta.
żeby to wszystko jakoś zracjonalizować. Tak, tak, Ziggy więcej stracił w minerałach, ale nie w gazie, bo stalkery akurat sporo gazu kosztują. No dobrze. Taka lekka presja, ale Ziggy wolał zanurkować. A tutaj akurat błąd w kontroli Arta. Siedział trochę w Korei właśnie Art i niewątpliwie widziałem, jak trenował, również biorąc udział w turniejach. Myślę, że no, skorzystając z okazji, że był w tej Korei, to grał też w ichniejszym systemie rankingowym. No raczej głupio byłoby nie zagrać poza chodzeniem po jakichś koreańskich lokalach, nie lokalach. No, chyba faktycznie fajnie to zobaczyć. Ziggy znowu z małym wyjściem na mapie. No na 4 stalkery to akurat może czuć się pewnie. Może nawet jakiegoś małego steampaka jednym maruderem wrzucić, ewentualnie, żeby on dogonił, złapał jakiegoś stalkera. Ale dobra, Ziggy czeka. Prawdopodobnie czeka na medivaki. Właśnie teraz następuje roszada, żeby starport miał reaktor, żeby sam nie musiał go budować, tylko jak najszybciej przystąpił do pracy. Obserwer został właśnie zniszczony. No i oczywiście stały rozwój obu zawodników. W sumie Ziggy ładnie ten rozwój idzie. Wcale Art go nie odstawił z liczbą robotników. O, ciekawie stawia turety Ziggy. Tak jakby chciał trochę zachęcić Protosa, żeby ten wleciał, ale jednak żeby wyleciał. Większość teren chyba jednak na obrzeżach swojej bazy dostawia turety. A on tak trochę, żeby jednak może jakiś błąd przeciwnika wymusić. 5 raksów. No i oczywiście obaj gracze robią swoją robotę. Mega ciekawe, kto wygra. Ja szczerze mówiąc bardziej no, na podstawie tej historii, jaką do tej pory mieli, no to przewiduję, że wygra Art, no bo wygrywał zdecydowaną większość starć. Trochę posiedział w tej Korei, ale to nie znaczy, że to jest taka klątwa. Niektórzy tak jak posiedzieli, pograli w tej Korei, to potem wracają do Europy czy do Stanów i grają dużo gorzej właśnie. To jest trochę dziwne. Lecisz do Korei potrenować. Znaczy Art chyba, nie wiem, czy akurat taki był powód jego wizyty, czy jakiś inny Erasmus. Musiałbym się wypytać Arta. A może będzie okazja w Gdańsku o tym z nim pogadać. O, myślałem, że Coinbase to twój sponsor. Nie. Ja nie mam aktualnie żadnych sponsorów. Kiedyś Corsair. Ale to też sprzętowo tylko. Tak, Coinbase, Blizzard i ESL. No dokładnie. I frytki do tego. Nie. Jakby tak było, to bym tutaj w złotym szlafroku siedział. Ale fajnie tak sobie powyobrażać, pomyśleć. O, wow, prawie ten warpizm został zniszczony, ale Art jednak przelatuje dalej. No tylko, że teraz ma dylemat, bo jak poleci, żeby przyzwać więcej jednostek, to niestety, ale Marin go zatrzyma. Tutaj też jakiś mały kontratak dwoma zlotami ma miejsce. No medivaki w sumie trzymają SCV przy życiu, Art robi do tego też podejście od przodu. No taki kombinacyjny mocny atak, ale musi Art się zebrać z tym wszystkim, bo część jednostek z tyłu, część z przodu. Jeszcze takie, no, zgrupowanie jest po prostu potrzebne. Warpizm. A rozłoży go Art. A i to może być błąd? I chyba będzie, tak. O, ajajaj, jeszcze 4 zloty przywołane i teraz w tym zamieszaniu Disruptor oraz Force Fieldy. No, najbardziej do Force Fieldy, ależ wow. Te zloty dalej tu biją SCV-ki. Ziggy się troszkę źle rozdzielił, bo stracił aż 30 robotników, bardzo duże szkody, ale może teraz wygra batalię i wtedy z kontry jakoś szybko zwycięży. Disruptor dalej nie ma strzału, ale ogień potężny posiadają te kolosy i jeszcze Archon trochę przeabsorbował obrażeń, no i w końcu mógł Disruptora użyć Art. Niezbyt skutecznie, ale teraz na przykład mina zniszczona przez tego drugiego, no i wychodzi na bardzo duże prowadzenie polski Protoss. O, i Ziggy wychodzi z rozgrywki, bo wie, że już no właśnie ta ekonomia, ten... Ej, ale zobacz, jakie ulepszenia. 2-2 kontra 1-0. Ziggy miał mega przewagę w ulepszeniach. No, kto wie. Nie no, ciężko byłoby wygrać, no bo wiadomo, Art się wróci do jakiejś swojej baterii, czy czegoś podobnego. Ale ulepszenie miał kozackie. Druga mapa w tym pojedynku. Ziggy poprosił o około 10 minut przerwy, trwało to około 13, chyba 15 może nawet, no ale nieważne. Przerwa zakończona i zobaczmy, kto wygra na mapie 2000 atmosfer.
Czy będzie to Tymoteusz Makaran z drużyny Alpha X, czy może jednak Ziggy? Czyli Szymon Filipek. Zwiad całkiem szybko wysłany przez Ziggy'ego, tak jakby chciał coś na mapie może ukrywać, a może chodzi o blokadę ekspansji, ale SCV jedzie w taki sposób, że nie zostanie niezauważona. Art to widzi, Art może zareagować i chyba to już jest reakcja Arta, tak mi się wydaje, że on zrobi na... Bo można też na... A, okej, okay, jednak na 20 Nexus, bo niektórzy pamiętam po portasie robili 19 Nexusa nawet, ale to rzadka sprawa. Rzadka sprawa. O, Ziggy ma okazję, żeby rafinerię może zająć. Zrobi to? Teraz Art ogarnął. Kurczę, jakby Ziggy to szybciej zrobił, to ciekawe, jakby to namieszało w planach Protosa. No bo wtedy Protos ma mniej gazu, a wiadomo, że Stalker trochę tego gazu kosztuje. Warpgate kosztuje. Jakby chciał zagrać Stargate'a, to też tak trochę ciężko. No i wtedy pozostaje albo Robo, albo Twilight. Także tutaj mógł już trochę zamieszać Ziggy w planach rywala, no a tak to sprawy idą swoim naturalnym torem. O, witam bliźniak bardzo mocno. Cześć, cześć. Buongiorno. Jakie piękne pytanie od razu. Mega dziękuję. O, dobra. A, Reaper już zajrzał, trochę mi to umknęło, ale zobaczmy, co widział Ziggy. Ziggy widział w sumie nic konkretnego. Aha, nie, bo on tylko pewnie tym Reaperem się tu zakręcił, także niewidoczna była ta technologia. A, Helion Drop, stara sztuczka, ale jakże skuteczna. Terran od wielu lat używany build. Mamy spory przeskok. No i teraz pytanie. Czy Heliony zostaną dobrze skontrowane, czy niedobrze? Art robi już drugiego Stalkera, bo pierwszy patroluje okolice i broni Protosa przed Reaperem. Adeptka myślę, że się nie przeteleportuje, bo przecież już widzi mniej więcej plan przeciwnika. Art widzi fabrykę z reaktorem, więc sprawa jest oczywista. Albo dwa Heliony, albo cztery Heliony. No czasami niektórzy terani robili nawet i więcej. W zasadzie głównie chyba Soul takie taktyki czasami robił, że robił Helionów nawet 6 czy 8, czasami trochę piechoty. Niektórzy teranie też grają 2 Heliony i wtedy dużo min, ale tu mamy najczęstszą chyba wersję, czyli 4 Heliony i wrzucamy, przerzucamy się do bazy przeciwnika. Ale nie, co ja mówię? On robi Liberatora. O! Okej, okay. To się trochę zagalopowałem. To Ziggy chce jeszcze mocniej uderzyć, ale problem jest taki, że on musi przedostać się przez te barykady, a to nie jest łatwe zadanie, jak tutaj tyle jednostek i jeszcze był budynek chwilę temu. No dla Ziggy'ego to jest dylemat, czy to jest na pewno dobre zagranie. No ale dobra, Liberator w sumie zrobi spore szkody. O, albo i nie. Dobra, szybka reakcja Arta. Jedna proba stracona. No mamy taki lekki impas, bo nie można teraz ani Liberatorem niczego zrobić, ani Helionami za bardzo. Obaj czekają. Ale Art nie czeka aż tak długo, dostawia kolejną bazę, dostawia też budynek, który umożliwi budowanie kolosów. Robotics Bay. Drugi Liberator się tak kręci właśnie w okolicach środka mapy, żeby ominąć te Stalkery, ale jednocześnie dolecieć w to miejsce, no bo trzeba zaatakować probki, trzeba wybijać dalej rywala z rytmu, nie można oddać Artowi zbyt dużo czasu. No nie wierzę. Po prostu nie wierzę. I tak wjechał, i tak zrobił swoje. Jeszcze Stalkera chyba rozwalił. Ulala. No Ziggy, mikroj, mikroj. A i chyba jeszcze jeden strzał mógł wymusić, ale znowu Liberator! No Ziggy!
Jak ładnie poczekał. Niektórzy by się pchali jak Jehowy przez drzwi, ale nie Ziggy. Ziggy sobie poczekał jeszcze tego Liberatora. Tutaj zawczasu wycofuje i no piękna sprawa. Puścił oczko do Arta. 21 probek. Miazgunia. O, kochane, i lecimy w mecha. No, Ziggy w swoim żywiole. Nice, dobra. No, ta mapa dla Arta będzie koszmarem. Przy takiej gospodarce, jaką posiada, tylko 36 probek kontra 47 SCV, no i muły. W zasadzie dotrzymanie kroka... dotrzymanie kroku Artowi będzie ciężkie, a kroka to już w ogóle niemożliwe. Łącznie 23 proby. Piękna sprawa, naprawdę. Tutaj Ziggy pocisnął. Ale dziwi mnie nawet, że dał zaburzyć sobie tę całą no, defensywę Art. Przecież wszystko było na swoich pozycjach, na miejscach, wszystko było dobrze. A tu się nagle pomylił, zapomniał po prostu, żeby tu mieć no, 2-3 stalkery najlepiej. Najlepiej 3, jeden tutaj, jeden tutaj, jeden tutaj. Żeby nawet granat Reapera nie był w stanie go zatrzymać. No i tutaj 3 stalkery na Liberatora, może tu jeszcze kilka jakichś. Ale widocznie nie było aż tylu jednostek, albo tyle uwagi. Czekamy. Czy plan Ziggy'ego został już wykryty? Bo mam wrażenie, że Art może tylko troszeczkę podejrzewać. W ogóle już ile turretów. Tu turret, tam turret. No wielką siłą na mecha są właśnie jakieś takie wloty. Za pomocą Orprisma i zlotów. Ale Ziggy, no nie, nie, nie. Nie dopuści do czegoś takiego. Zaturetował po całości. No dobra, to cierpliwości. Mamy już potwierdzenie, że Geralt wygrał swój mecz. Zatem albo Art, albo Ziggy zmierzał się z Geraltem w Best of 5 o awans do fazy grupowej na Dreamhacku. Jeżeli komuś zdarzy się porażka, no to wtedy jest jeszcze dolna część drabinki. No ale póki co wyłonimy rywala dla Mateusza. Albo będzie to Tymoteusz, albo Szymon. O kurczę, ale Ziggy narobił czołgów. Bez kija nie podchodź, są też miny. Jest też taka zabudowa, jak widzicie, nieszczelna, żeby się jednostki grupowały, ale jednak podchodziły do tych czołgów. O nie, Artu nie może atakować. On jeszcze może nawet nie wie, że nie może. Ale ten obserwator trochę informacji też dał. Mamy podejście. Można zesnajpować rafinerię, okej, może tyle. Ale na pewno nie więcej. Nawet strzał w SCV jest trochę ryzykowny, ale akurat tak, mógł to zrobić. O, rafineria nie padnie. No nie no, bez jaj, Art, nie możesz. A, no dobra, z takiego dalekiego dystansu jeszcze chwilę może ewentualnie postrzelać. Ale dalej, jest w opłakanym stanie. Art. Ale zasitchtankował Ziggy. Nawet nie wiedziałem, że robi się 4 techlaby na Protosa. Może z przewagą ma to sens. No bo na ogół robi się 3 techlaby, 2 reaktory i spamuje się też heliony, żeby było jakieś mięso armatnie. Ale w tym też pewnie jest jakaś metoda. Strzelam, że Ziggy będzie dokładać też ewentualne tory. A, tutaj miny. To w ogóle helionów nie będzie grać. Ciekawy mech taki. Trochę inny niż ja się przyzwyczaiłem. Cały czas spokój i opanowanie. Ziggy rzucił skana, którym zauważył Stargate'a. To może oznaczać przejście w kariery. Ewentualnie jakieś może tempesty. No, nie wiadomo jeszcze. Co chodzi po głowie Artowi, czy może nagle nie zmieni planu, skoro Ziggy widzi to, co widzi. Tutaj jakieś niezbyt pracujące SCV-ki Ziggy'ego się znajdują, nie wiem czy... Nie, chyba się zagapił po prostu. No bo na pewno nie powinny tu stać bezczynnie. No ale też nie mają jeszcze aktualnie gdzie pracować tak do końca. O, Art się zagapił Immortalem. No i stracił jeszcze Ricola.
Gateway, Pylon, no... Jeszcze z tym warpizmem. Myślałem, że może tu jakaś jeszcze osada powstanie, ale w sumie Gateway blokuje potencjalnego Nexusa. O, czekamy, czekamy. Policzmy znowu czołgi. 20 sztuk. No naprawdę, nie da się pod to podejść armią lądową, dlatego myślę, że dobre przejście w te kariery. Raczej tak musi zrobić. Ciekawa jest to gra nawet. Ja wiem, że niewiele się dzieje, ale Ziggy miał potężną przewagę w gospodarce. Art się trochę wygrzebał, ale gospodarczo, bo wojsko jest dalej mniejsze, o może tak, mniejsze niż to, co ma Ziggy. No i zaczyna się. Pierwszy tor dołożony. Ale przede wszystkim armia Ziggy'ego zawiera czołgi. Dużo czołgów. A tempesty. Tak myślałem właśnie, że może kombinacja Tempest Disruptor jest słuszna. Żeby przynajmniej przedłużyć moment walki. Ta ekspansja jest bardzo zagrożona. No nie mam mowy, żeby Art w to wchodził, przecież to jest za dużo czołgów. O wiele za dużo. Już nawet chyba zaniechał tej bazy Art, czeka na tempesty cierpliwie. Ale im więcej torów, im więcej wikingów, a dba o nie Ziggy, tym większa będzie miazgunia z tych tempestów. One są w zasadzie słabe, jeżeli coś się atakuje. Czy idzie na wymianę Art? Na wymianę bazową, czy jednak walczy z armią? No, walczy z tą armią. Tempest pierwszy prawie zniszczony, ale kosztem dwóch torów. Trochę tutaj Ziggy może zbyt agresywnie postępuje tymi torami i wikingami. Pozbył się jednego Tempesta jedynie. No i teraz chyba czas na odwrót. Nie wiem, czy specjalnie, ale zapomniał o pięciu czołgach. Może akurat specjalnie, ponieważ chce mieć więcej limitu wydanego na tory. Pewnie tak, pewnie je wymienia. Znaczy wymienia, traci, bo czołgi nie strzelają w tempesty. Teraz kilka strzałów był w stanie oddać. No i dokładnie, tory, miny, wikingi, czyli już odpowiedź na to, co w powietrzu wisi. Jezu, New Art. No to, no widzicie, co się dzieje z Protosem. Podszedł, stracił i w zasadzie to... Oho! Nie no, Art. To tak nie wolno chyba. Moim zdaniem nie bardzo. Ale cóż, walczy. Tory w trybie ataku punktowego zaczynają się zajmować tempestami. Wszystko, co lądowe, traci Protoss i to szybko, no bo to są czołgi. Chociaż trochę ich liczba zmalała. Nie tylko poprzez wyrzucenie ich w tym miejscu. No bo nawet zabrałbym te czołgi. Chyba wszystko wysłałbym na miejscu Szymona do ataku. I cały czas tory, cały czas wikingi, miny. I prawdopodobnie będzie w stanie rozwalić bazę na godzinie 11. Jeszcze trzeba się trochę zbliżyć. Może trzymać coś przy celnadze, bo to też jest wizja. Zbiera trochę zlotów Art. Oj, te proby nie przyjadą. Nie mają szans. I Art je wysyła do minerałów na godzinie 12. Sporo tempestów. To już chyba na strzała zdejmuje wikinga. Ziggy stara się trzymać pozycję. No i mamy poddanie tego miejsca, ale miny, miny, miny! Oj, Art. Niepotrzebnie. No, ale teraz z kolei... Tylko, że tutaj jest zwężenie, to też tak średnio dla zelotów chyba. Ale mimo wszystko walczy. Walczy jako swoje. Sporo wikingów, zaczyna namierzać indywidualnie tempesty. No, Ziggy nie daje rady. O, jeszcze Immortale są w kompozycji Arta, naprawdę. Strasznie dobrą gospodarkę Mart, że tak może takie wymiany niekorzystne niektóre toczyć, a potem i tak wygrać batalię. Dla Ziggy'ego to chyba teraz był finalny znak, że musi lekko odpuścić i znowu zrobić silny limit. Tylko, że teraz już będzie dużo ciężej. No bo można z perspektywy Protossa zrobić już prawie wszystko. Aha, tylko Art chyba nie ma dobrze... A nie, dobrze, dobrze. Jednak ma zbalansowane trochę te proby między bazami. Zbiera więcej surowców Protoss. Ciekawe, czy Ziggy zamierza coś jeszcze zmienić, na przykład dodać Battlecruisery.
na wieczne oczekiwanie na ruch rywala. A Ziggy nie ma łatwego zadania, bo teraz trzeba się bronić w zasadzie w trzech, czterech miejscach, może nawet, jakby jeszcze gdzieś Warpism miał szansę przelecieć. No bardziej w trzech. Nie no, może czterech, bo jeszcze tutaj. Ale to jest w sumie w miarę bliskie, to tak bardziej trzech. No trzeba skanować, trzeba sprawdzać. O, to jest agresywne w sumie. Aż dziwne, że się na to skusił, no ale widocznie może. Tak, teoretycznie gra była skończona, a teraz wydaje się, że już nie będzie o dobre strzały z Disruptorami. Jeszcze zranił mocno Thora. Kontroluje sytuację Art, mam wrażenie, bo widzi wszystko. Teraz Ziggy odbije Xel'Nagę. Naprawdę fajnie wygląda ta kompozycja Arta. Archony może takie są trochę dziwne, ale one dużo przyjmują na klatę. Zeloty też fajnie szarżują i co najważniejsze jest też trochę Immortali. No to się może udać. Zwłaszcza, że aż tylu czołgów nie ma tym razem Ziggy. Ale chyba ogarnął Szymon, bo robi czołgi. Motory też jeszcze dorabia. Zbiera wszystko, co ma Terran. No, Art pewnie myśli nad atakiem, ale jeszcze te kariery dolatują. Te znaczy, gdzie są te kariery? Tutaj wiszą nad Stargate'ami. Bardzo mądra flanka. Tu jest tylko jeden Siege Tank, ale dość ważny, więc pozbądźmy się go. Ale Ziggy może i tak utrzymać pozycję. Oto się teraz będzie wszystko rozbijać. Lecą kariery. Plus dwa do nich już gotowe. O, ulepszenie do Tempestów robi Art. Ulepszenie zwiększa obrażenia, ale przeciwko budynkom, więc w tej bitwie nie będzie miało raczej większego znaczenia. No i też w sumie nie mamy żadnych Tempestów. A, ładnie. Jeszcze Blue Flame, Smart Sevos. Plus dwa do odsłon Protosa się kończy. Jazda. Uznał Art, że to jest ta chwila, to jest ten moment. Kariery elegancko namierzone przez Wikingi, więc cała bitwa będzie się toczyć na lądzie. Poleciały strzały Disruptorów, ale no najważniejsze są w tym wszystkim Immortale. To widać. Pięknie, pięknie pracują. Znikają bardzo prędko jednostki Ziggy'ego. No i Miazgunia. Świetną przygotował reakcję Art. No i teraz ta planetarka tutaj nie wystarczy, myślę. Na tyle zelotów i tyle Immortali bez szans. Ziggy. Chociaż w sumie są jakieś czołgi. Okej, okay. Nie ryzykuje Art. No ta mina może być dość fajna. Tak jest, troszeczkę obrażeń zrobiła. To nie zazdroszczę Ziggy'emu, bo to jest kolejny atak, który się nie przebija. No a Protossów nie ubywa, przeciwnie. Plus 3 do ataku, jeszcze robi pancerz nawet, bo jest drugi Cyber u Arta. Gdzie jest ten drugi Cyber? Moment, bo mam jakąś tutaj... problem z nawigacją jest. Ej, chwila. Ach nie, bo to Forge, Boże, nie. Myślałem, że to jest pancerz do jednostek powietrznych. On wygląda zupełnie inaczej. Nie. Dobra, z jednego Cybera ciśnie Art w takim razie. No najważniejsze robi, czyli atak dla karierów. Za chwilę będzie ich szóstka na mapie. Trzy wcześniejsze były zniszczone przez Wikingi. O, to jest niegłupie. Ale są tutaj jeszcze jakieś czołgi. No ciekawe. Zmienia kompozycję Art prawdopodobnie na podstawie tego, że widzi Liberatory. Wie, że drogą lądową to teraz za bardzo nie wygra, bo raz, że czołgi, a dwa jeszcze wsparte Liberatorami, wsparte minami, helbatami. No nie wygra z tym Protoss właśnie drogą lądową. Art niszczy swojego własnego Warpgate'a Dark Templarem z jakiegoś powodu. A, bo chce tutaj zaekspować. Dobra, to nie jest misclick. Zresztą ciężko, żeby był. Trzeba specjalnie wydać komendę ataku na własny budynek, a nie tylko kliknąć lewym czy prawym. No w tej sytuacji nawet te Immortale by nie pomogły. Nawet 20 Immortali by nie pomogło.
jak się dobrze liberatorami rozstawić. Nie wiem, czemu tu są dwa z tyłu, a reszta jest z przodu. Może niedopatrzenie z jego. Teraz te wszystkie zloty tutaj widocznie się wbijały, ale najważniejsze są immortale w niszczeniu takiej planetarki. No i zobaczmy, czy im się uda. Mało punktów życia i świetnie leczona, reperowana raczej planetarka, ale i tak dał radę. Poskładał to Art i myślę, że inwestycja nie była tak zła, ale też nie była jakaś szalenie udana. Bo to jednak dużo surowców. Chociaż nie, te... Aha, bo są już kolejne jednostki. O kurcze. O, ale nie ma tu wikingów. Gdzie te wikingi? O, Ziggy nimi poleciał na dół. Nie, no nie wierzę. Dlaczego wikingi odstąpiły od miejsca, w którym były kariery? Może on nie widział, że są kariery. Ale no to było po prostu za darmo zniszczenie masy czołgów i w ogóle. Mam wrażenie, że Terrana... No nie mogło do tego dojść. Tutaj jeszcze może więcej turetów trzeba było budować, no ale łatwo z mojej perspektywy mówić, jak nie ma minerałów. Art za chwilę zrobi jeszcze mocny kolejny atak na godzinę 6, a tymczasem korzysta z tego, że tutaj nic nie zatrzymuje karierów. Ziggy rozkłada czołgi, wikingi przychodzą, ale na piechotę. No nie no, wchodzi Protoss i łapie co chce. Fusion reaktor zniszczony. No nawet jeżeli był jakiś plan, to teraz już Ziggy nie będzie miał minerałów, żeby go zrealizować. Wraca część jednostek, można jest... No dalej można zniszczyć ten command center. No i wszystko chyba wykończone. Kolejny duży warpin, archony, zeloty. Jednostki lądowe też u Protossa nie są tak źle ulepszone. Mają ulepszenia 3-2-2 teraz. I tę bitwę również wygra Art. To jest pewne. Zresztą lecą już też posiłki tam górą. No i cóż, koniec. Koniec tego pojedynku. Art wygrywa 2-0. I to Art za chwilę zmierzy się z Geraltem o awans do fazy grupowej Dreamhack Masters Fall. To ciekawy mecz, bardzo mnie zaskoczyło, że strata tak dużej liczby probek Arta i tak nie miała ostatecznie przełożenia na rezultat. Więc no cóż, brawo Art, zrobił comeback i to bardzo duży. A przynajmniej wyglądał on na duży. No 24 minuty, GG. Kiedy będą Battlecruisery? No właśnie, liczyłem po cichu, że może też będą te Battlecruisery, ale nie było. For Yumi 2-1 z Denverem, możliwe, że wygra? Naprawdę? Ja byłem pewny, że Denver wygra ten mecz, bo patrzyłem też na niego. O, siema Osax, witam mocno. Dobra. GG.